Halo miśki, tutaj Kilos53, a oto kolejny odcinek Zagrajmy w Don't Starve. Drugi odcinek, kiedy zima daje nam popalić. Nie pamiętam, co robiliśmy ostatnim razem. Ostatnim razem chyba wybraliśmy się po materiały, które są potrzebne, żebyśmy ten zbudowali dom dla naszego kochanego Zysiaka. No i spoko, ja to w sumie akceptuję, dobra. I teraz tak, czy ja mam coś jeszcze zabrać, czy to coś jest wartego zabrania, co to, włócznia jest, ale to jest 1%, to ja ją chciałem zostawić. Jest tutaj ten kapelusz. Nie, no kapelusz też zostawię, dobra, nie ma co, trzeba wracać do domu, do bazy, jestem głodny, jest mi źle, sanity mi spada, dobrze, że mamy wianek taki sobie hipisowski, no i ogólnie dajemy radę, powiesz państwa, no. Będziemy się musieli wybrać po węgiel, tak mi się wydaje, bo tym będziemy palić w ten... Kurde bele, widzicie, teraz jeszcze pingwiny tutaj wyskakują z morza. Co za życie, co za... Tu jest Walrus Camp, moi kochani, tu trzeba uważać. Tak mi się wydaje, że to jest Walrus Camp. Nie, to jest totem, moi kochani, to jest totem, który umożliwi nam potem powtórne wcielenie... Znaczy, powtórne wcielenie, co ja mówię? To jest totem, który umożliwi nam, moi kochani... respawn, jeżeli zginiemy, więc w sumie sobie go odblokujmy. A nie, ja już go odblokowałem, to w porządku, dobra, okej, okay, to miło, w sumie bardzo miło, ale ja bym chciał jednakowoż już wrócić do bazy, bo jednak czuję się taki trochę odsunięty, tym bardziej, że nie mamy nic, co by nam tego, kurczę, zimna trochę, co by nas ogrzało, tak bym chciał powiedzieć, tak, I'm so hungry, no. Ja wiem, Valerie, no ja wiem, no to ciężko jest się tak jakoś, kurczę, poruszać po tej, w czasie tej zimy, ale damy radę, chłopie. Dobrze, że mamy tą brodę przynajmniej, to jest jednak taki dar od Boga. Wszędzie są pingwiny, moi kochani. Pamiętajmy, znaczy pamiętajmy, i tak nie sposób jestem zapamiętać, w jakich miejscach one się respiły, ale potem, kiedy przyjdzie już ta ukochana wiosna, będziemy mogli sobie tam pójść i zabrać jajka, które one zostawiły. I to będzie naprawdę taki fajny zapas jajek. Dobra, na razie karotka. To chyba też można zjeść? Nie, nie można. Dobra, zbieramy wszystko, co rośnie. Bo najprawdopodobniej w zimę, no to będzie nam najbardziej potrzebne, no. I co my będziemy robić? Miałem taką karteczkę, jakie potrawy można robić w czasie zimy, które najdłużej wytrzymują. Poczekajcie, zaraz przeczytam. To są... Kurde, bele. Mięso tam się potem weźmie któregoś innego dnia, inszego. Gdzie jest to napisane? Nie patrzę teraz w ogóle, gdzie idę. To jest może... Wiecie co, ja zrobię pauzę na chwilę, tak? I sobie poszukam tak ręcznie. O, tu są, dobra. Pamparapa, papa. Nuggetsy i pierogi, tylko że do nuggetsów potrzebny... A nie, nie zrobię ani tego, bo do nuggetsów jest potrzebny miód, a do pierogów jest potrzebne jajko. A ktoś mi tam pisał z moich kochanych widzów, że niestety w zimę miody nie funkcjonują. No i zresztą to chyba jest logiczne. Więc dobra. Nie chcę zbierać teraz tego, chociaż zbiorę, bo te moje... Nie, dobra. Przyjdzie jeszcze czas na zbieranie, teraz idziemy do góry. Tyle. Dobra, sanity rośnie, jesteśmy trochę, no tak średnio ze zdrowiem, ale mięsko się wysuszyło, to jest na plus. Dobra, to odłóżmy do tej skrzynki i to... I to... Drewna mamy cholernie dużo. Chyba będziemy musieli się nacieszyć, moi kochani, tym suszonym mięskiem, bo ono nam trochę sanity odnowi i zdrowia i myślę, że to będzie w porządku. My wieszamy to, co mamy tutaj. Zaraz się zrobi ciemno, mój Boże, dobrze, że mamy to też. To i te potworne mięsko też wysuszymy, bo to się czasami może przydać. Jeszcze jedno mamy, to już w ogóle bogactwo. Dobra, teraz tak. Co my mamy do jedzenia? Mamy katastrofę. Po prostu katastrofę. To musimy zjeść. Jezus, jeszcze się robi zimno. Nie, no to po prostu się... Po prostu mamy problemy. No tak, czym ja mam palić tutaj w tym piecu? To jest... Dobrze, ja wiem, czym mam palić. Czekajcie, moi kochani, to jest taka sytuacja awaryjna, no ale trudno. Wykopię to i zajaram tym, bo to tak... To jest takie jolo właściwie, ale jest okej. Okay. Dobra. Kontynuując. Marchewki mamy, tak się... Nie no, to jest wszystko... Kurde, to... Mogę to jeszcze upiec? Nie mogę. Nie, więc naprawdę okropieństwo.
Zjedzmy trochę tych... Albo zjedzmy trochę tego. Bo to się zaraz zepsuje. Dobra. No i jest już spokojnie. Sanity spoko, zdrowie spoko, jesteśmy na jedzeniu, jest okej. Obawiam się, że zaraz będziemy musieli piec to wszystko. Kurczaczki, no i szkoda tych jagódek, no. Ja bym wziął te jagódki i będziemy tym karmić świnie. I może, kurcze, dadzą kupy i starczy... Tak, to jest dobry pomysł, moi kochani. Tutaj też się dzieją cuda, bo... Jeruś, nie, no to jest takie okropne, takie okrutne. Dobra, czy ja mogę zrobić jakieś jedzenie może? Może zróbmy z tych jagódek coś świeżego, takiego coś, co by takie było dobre. No, no nie wiem, dajmy jagódkę. Weźmy ten marchew, ratujmy może. Ratujmy marchew, to jest operacja ratujmy marchew. Ratujmy marchew, róbmy klopsy. Tak, i dwa razy to. Niech to się gotuje. A ja chciałem zobaczyć, ile mi potrzeba surowców, żeby stworzyć dom dla Zysia. To jest w sumie kolejna operacja, dom dla Zysia. Pig House 4, 3 ciosane, 4 pig skiny. O nie. A wiecie, co to oznacza, że będziemy się musieli wrócić. Kurde, bele, przepraszam, ale... No, niestety. Nie, no to wychodzi w bardzo słabej jakości, to też się odpada. Tą marchew trzeba... Upieczemy to. Kurczę, jak ja tu wiksy odpieprzam, naprawdę. Dobra, to tak. Posiłkujmy się w takim razie tylko tymi borówkami. No jak jedną marchewkę taką dam, to chyba się nic nie stanie, nie? Takie jolo tutaj jest teraz, moi kochani, że to się po prostu nie mieści w głowie. Dobra, musimy dwie skrzynie są przeznaczone na jedzenie. Tutaj, tak? To trzeba zaraz wyrzucić. Ogień jest, północ jest. Klopsy będą tu. Klopsy, miód, trochę po jakieś stare te, to tutaj będą. Dobra, i jeszcze raz. To już to wszystko, to będzie takie jedno z lepszych potraw naszych. Dobra, trzy klopsy są, więcej nie robię, bo się zepsują. Tu mamy tak, no kukurydza średnio. Grzybki średnio. To całe hot pumpkin, dynia się psuje, wszystko się psuje. Boże, to jest takie okropne, jak się nie ma tej lodówki, naprawdę. Dobra, no i tutaj są super ultra dobrej jakości klopse. Zjem to, żeby się już nie zepsuło dalej. I teraz tak, no to wracamy do świń, moi kochani. No, operacja wracamy do świń. Mięska suszonego jest okej na razie. Jest w porządeczku. Powinniśmy zapolować, no to jest jednak... Powinniśmy, no powinniśmy. Po prostu jednym słowem powinniśmy zapolować. To sobie przełożymy i teraz tak. Drewna mamy bardzo dużo. To tak, chciałem zrobić z tego drewna kilka rzeczy będziemy robić w tym zimę, będziemy upiększać nasze kochane obozowisko. Dwa. I teraz tak, dwa są, trzy są, czyli jeszcze potrzebuję dwóch tych pig skinów, chociaż ja wiem, jak możemy zdobyć pig skiny, ale to jest trochę ryzykowne. I nie wiem, czy wypadnie na pewno. Gdzie tu jeszcze można znaleźć domki dla świń? Popatrzmy. Zobaczmy, może gdzieś tutaj będą w pobliżu. Bo to jest jednak kawał drogi. Nie no, telpniemy się tu i idziemy tu, tak? Czemu ja nie skorzystałem z teleportu w takim razie? Tylko biegłem tak. Przecież ten teleport... A, ja już nie wiem. Aha, bo tu nie możemy się teleportować, tak? Bo tu są te Walrus Campy. Muszę to oblukać wszystko, poczekajcie. Pokaż mi Walrus Campa. Tu jest Walrus Camp 1. Tu jest niebezpieczne tereny. To są niebezpieczne tereny, ale tam też będziemy się musieli kiedyś wybrać. No i tu są te osady świń. Tu są... A, te pingwiny się zaznaczyły. To super. Dobra, tylko cały czas... No ten Walrus Camp nie boli. To możemy zaryzykować, moi kochani. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy niedobry pomysł, ale... Nie, lepiej się przejść, nadrobić trochę, a... Ale kurczę, dobra, ja wiem, że fire się tutaj... Znaczy, że to się już, kurczę, psuje. Ogień nasz, a ty... Headstoniku. Dobra. Ready, ready, to go w drogę. Nie, Jezus, myślałem, że już jest dzień, a to mnie tak zmyliło w sumie troszeczkę. Dobra. Strawhat czeka, bo tak sobie pomyślałem, że Zysiak będzie nosił właśnie taki kapelusz. Tak, tak będzie miło. I teraz tak. Drewna mamy dużo.
Kamyków nie mamy już wcale, trzeba iść po kamyki. Boże, wszystko się kończy, jak z trawą. Jak my stoimy z trawą? 15 trawy, jest strasznie źle. Dobra, operacja teraz, nie ratować marchew, nic z tych rzeczy, tylko zbieramy, kurczę, to co rośnie. Bierzemy trawę całą. Trawę i gałązki są potrzebne, bierzemy. Jest 27 dzień, z tego co pamiętam, to się kończy ta zima 35, coś takiego. Chyba tak, nie wiem. Ale damy radę w każdym bądź razie. Nie jest źle, nie jest, nie ma takiej sytuacji złej. Musimy podczas tej zimy kilka rzeczy zrobić. Musimy upiększyć nasze obozowisko, a co mam na myśli przez upiększenie, to zaraz wam pokażę. Znaczy za chwilkę, jak sobie przypomnę. Musimy zapolować na ten zimowy rodzaj koala elefanta. Zebrać trochę jajek od tych pingwinów cholernych. Tutaj powinny być gdzieś te pingwiny, bo one zostawiają właśnie takie dupstwa. Dobra, bierzemy na razie z mięso zbierać. Takie bieżące problemy naszego obozowiska, zebrać mięso. Króliku, ty się nie ruszaj, bo to nie ma sensu się ruszać. W zimę trzeba oszczędzać ciepło. Ja już na przykład cały headstone wyczerpałem. Headstone czy headstone, bo nie jestem teraz pewny. Hit chyba, bo ten karbon mnie poprawiał potem, że źle wymawiam i że jestem w ogóle złym człowiekiem, ale... Okej. Okay. Dobra, to się potem zabierze, bo przez nieuwagę kurczaczki zapomniałem, że tam wcześniej też były jakieś jeszcze miejsca, gdzie króliki się łapią. Dobra. Pułapki też już powoli są na wykończeniu, co mi się nie podoba. Zaraz nam się to wszystko zepsuje i cały mój plan ze świniami pójdzie się walić. A chcę po prostu jak najwięcej kupy z tego dostać od tych świń, no. Dlatego powinniśmy już biec, tak, i to tak super uper. Te króliki się zabije potem. Jeszcze tu jedno było, nie? Ja, tak. Dobrze. Jeszcze fajnie jakby na tej mapie się zaznaczy... O nie! O nie! No i się zmieniło w kurcze rod. Czyli moi kochani pleśni. Straciliśmy wielką farmę borówek. Bardzo mi przykro. Ale tu jest olbrzymia farma borówek, więc możemy to jeszcze nadrobić, ale nie. Na początek operacja do świń. Szubi, dubi, 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 dubi. Gdzie my jeszcze tam kawał drogi jeszcze do tych świń. Znowu będziemy musieli tam rozbić obozowisko. Ale drewno jest, wszystko jest, więc nie ma problemu, prawda? Zbieramy dalej tej trawy. Te króliki bym musiał też zabić zaraz. Chociaż trzymajmy tych królików jak najdłużej, bo przynajmniej mięso się nie popsuje, a uciec nam raczej nie uciekną z tego co wiem. Choć nie jestem pewny. W sumie teraz tak dużo się dzieje, że nawet nie opowiadam o tym co u mnie. Bo tak nie mówiłem w sumie. W sumie fajnie, moi kochani. Pierwszy raz w tym roku zacząłem ściągać, znaczy zacząłem, no ściągałem na chemii i kurczę, udało się, dostałem piątkę, także to jest fajnie. Na koniec roku też mi wychodzi piątka, więc jest w porządku. Dużo mam na poniedziałek, jeszcze się za to nie zabrałem, bo w sobotę troszeczkę zmarnowałem, bo jeździłem po prezenty dla rodziny, dla takich różnych osób. No ale kurczę, czego się nie robi dla tych bliskich, prawda? No a teraz niedziela rano nagrywam dla was Don't Starve i Cryostasis. Jamesa Bonda już skończyłem. Call of Duty mam. Lego nagram za chwilę, o 13 przychodzi Carbon. I one tutaj czasami te pingwiny zostawiają jajka, wiecie? No to taka mała dygresja. Kontynuując. Strasznie dużo zostało mi na niedzielę, bo muszę się nauczyć do historii i do polskiego. A nie mam za bardzo czasu, bo o 13 przychodzi Carbon. O 15 przychodzi Michał. Naprawdę jest takie jolo, no. Dobra, trochę podreperowaliśmy ilość patyków i trawy. Ubrałem te nauszniki, żeby nam może nie było tak zimno, ale coś nie idzie. Idziemy do tych świń. Może da się ich nakarmić tym rotem, to byłoby dobrze. Albo chociaż tymi marchewkami, to nie wiem. Nie mam pojęcia. No i cały czas się boję, że gdzieś te walrus kampy są w pobliżu, bo ja ich spotkałem, znaczy podczas tej naszej wędrówki było ich całkiem sporo. Nie jestem pewny, czy gdzieś w tych okolicach ich nie ma. Nie możemy się za bardzo w takie nieznane tereny oddalać, wiecie? Bo to będzie nasz koniec. Dobra, te świnie... O kurczę, a nie, to był pająk, dobra. O nie, trzeba uważać, bo jak takie coś się rozwinie, moi kochani... Boże, Boże! 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 Dobra, operacja rozpieprz dom. Jeden pigskin. Tutaj. Czy ja mogę ich... O nie, jest północ! Nie, dobra, niech one wszystkie pójdą do domów, bo jak one się pozamieniają w wilkołaki, to mamy naprawdę problem. Ja zabiję teraz to.
znaczy to, zabiję te stworzenia, żeby zrobić sobie trochę miejsca w ekwipunku i zbieramy dechy, pikskiny i cutstone. I teraz już powinno być ok. Także jest spoko, mnie się podoba. Trochę mi przykro, że zniszczyliśmy domy paru świń, no ale dajemy radę, prawda? Mam nadzieję, że to się teraz nie odpokutuje w żaden sposób. Czy ja mogę... Słuchaj, może chciałbyś coś zjeść? Marchewkę. Chcesz? Nie chcesz marchewki? Nie chcę marchewki, ale bydle! Ale ja ich muszę pobudzić, moi kochani. Słuchaj, wstawaj i idź spać, Henek, bo to jest free is good. Słuchaj, ty to samo. Wejście i szybko do domów. Ja ich muszę pobudzić, bo oni muszą podczas północy być w domach, bo się zamienią w pieprzone te, w pieprzone wilkołaki. Słuchaj, Henuś, Henek, ja wiem, że my się znamy sporo, ale ty musisz iść spać. Dobra. Teraz tak. Poświęcę jedną deskę, ażeby było ciepło. O, fire się wymyka spod kontroli. Trudno. No i tak sobie na przykład myślę, że może zjemy tą marchew. Ażeby było miło i przyjemnie. O kurde, to się już zaczyna zamieniać, przemieniać, to znaczy... Wiecie, no, psuć, o, tak chciałem powiedzieć. Nie wiem dlaczego, głupi, dałem tą, kurczę, deskę, skoro mogłem palić tą pleśnią, a to jest całkiem przydatne. Dobra, skoro pająk się już oddalił, taki chodź no tu, chodź, heciu. Co? O kurczeczki, goni mnie pan, no chodź. Dobra. Mięska nigdy nie za wiele, czy monsterowego, czy nie. O kurde, biegną do nas. No chodźcie. Dobra, i jeszcze ty, kochany. O kurde, jest problem. Zaczyna się inwazja pajęczaków. Ała. Słuchaj. Dobra. Wszystko ogarnąłem. To taka trochę cisza. Jak ja zaczynam po prostu... Jak nie mówię przez moment, to znaczy, że się skupiam bardzo intensywnie na rozgrywce. I to teraz właśnie był tego przejaw. Mamy dwa silki, to super, bo to starczy nam na wędkę albo na coś do łapania takich różnych, kurcze, stworzonek. Takich, co latają. Tak zwanych owadów. Chociaż nie wiem, dlaczego ich nie nazwałem tak od początku. I tak sobie myślę, gdzie my możemy jeszcze to bagno znaleźć? Myślę, że chyba tędy pójdziemy, ale to jak już się zima skończy, moi kochani. Teraz wracamy do obozu, bo mamy już tyle to, żeby zbudować dom dla Zysia. Ja chcę mieć takiego Zyśka w pobliżu gdzieś, bo wiecie, no nigdy nie wiadomo, tak? Nigdy nie wiadomo, co się stanie. No a ty też ładny domek taki mieć w pobliżu obozu jest zawsze w porządku. Niech to się wszystko... Nie, no jest ogrzane, wszystko w miarę spokojne. Założymy ten wianuszek, żeby... Bo już nam sanity spada znowu. Tą pleśnią będziemy palić w piecach. Znaczy w piecach, no. No wiecie, o co mi chodzi. W ognisku. Będziemy rozpalać ognisko za pomocą tego. No i jeszcze chciałem zapolować. Mamy w miarę dobrą ilość życia. Gdzieś tu miała być jeszcze chyba zbroja, ale nie jestem pewny, czy już się nie zepsuła. Pewnie się zepsuła. Więc powinniśmy stworzyć nową. I stworzymy najprawdopodobniej nową, jak wrócimy do obozowiska tylko. Co jeszcze? No i nic, moi kochani, no tak musimy jakoś tą zimę przetrwać, prawda? Damy radę na pewno, moi drodzy. Już jest 27 dzień, my tu gadu, a zima tuż... Zima to zaraz, wiecie. Raz, dwa przeminie. I znowu przyjdzie ta cudowna wiosna. Ten cudowny czas, kiedy wiosna ogrzeje nasze serca i oczy. Nasze serca i oczy. To takie było mało poetyckie, ale myślałem, że mi się uda. No, świnki wyszły, Henki już uratowałem Henków. Wszyscy spali dzisiaj w swoich domach. Czasami takie małe moje wizyty się przydają. Dobra. A ja wiem, co to za kawałek lasu. To jest kawałek lasu zwany potocznie naszą węglową fabryką. I my właśnie skorzystamy teraz z okazji i zbierzemy to, co żeśmy wcześniej zostawili, prawda? Szyszek też nam nie braknie. Dobrze jest. Jest super, moi kochani. Bo tym węglem będziemy palić właśnie... Znaczy, będziemy rozpalać ognisko za pomocą węgla. Tak to powinienem ująć. Tego tu jest naprawdę sporo, także nie ma się co przejmować. Tam. W ogóle nie wiem, która to jest wersja Don't Starve. Ja myślę, że to się samo aktualizuje. Jeżeli kupiłem na Steamie, to chyba tak, prawda? Jak myślicie? No raczej tak. Tak mi się wydaje. Jest miło, tak strasznie miło. Przyjemnie mi się w to gra, naprawdę. I mam nadzieję, że wam się to też przyjemnie ogląda. Niby muszę poświęcić na to pół godziny i to jest takie trochę demotywujące, ale z drugiej strony mogę się strasznie odprężyć i to jest fajne. Dobra, co tam jeszcze?
Ogólnie cieszę się, że już zagrałem w tej sztuce i nie muszę się tym przejmować teraz. Teraz wróciłem do szkoły i odrabiam zaległości. Boże, chodźmy. Kurde, dwa pingwiny, można byłoby zaatakować, ale... Wiecie co? Lepiej nie kusić losu, nie? W sumie mamy teraz nam się odpukać powodzi, więc nie ma potrzeby. W sumie tu też jest dużo... Ach, dobra, zostawmy to, nie? Węgla 20 starczy. Przecież nie będziemy... Już jest 28 dzień, no kilos, no nie wygłupiaj ty się. Wracamy, zbieramy mięsko, potem je suszymy. Jemy coś, tam znowu operacja ratuj marchew, będzie dalszy ciąg. Ule, kurcze, nie działają, tak jak mówiłem. Nic nie działa przez tą zimę. To jest okropny, okropny obraz zimy, moi kochani, bo najpiękniejszy obraz zimy, jaki był ujęty w poetyce, tak to nazwijmy, chyba przedstawiał Czesław Miłosz, kiedy pisał Postój zimowy. I tak pięknie opisywał, że zima to nie tylko czas, kiedy wszystko się, wiecie, wszystko... Znaczy inaczej, on te zjawiska, które potocznie, na przykład w Don't Starve, przejęte są za takie negatywne, czyli na przykład to, że stawy zamarzają, przypuśćmy, nie rośnie nic, czekajcie, teraz można zebrać te jajka, czy nie? Nie, właśnie, te pingwiny je chowają też skubane, ale ja sobie jeszcze to odwrócę, ja sobie po te jajka przyjdę. I Czesław Miłosz przedstawił to jako taki etap, gdzie na moment wszystko jest takie wszystko stoi, wszystko się zatrzymuje i to jest taka przerwa, tak zwany postój zimowy, tak właśnie nazywał się wiersz. I właściwie poprzedni odcinek, kiedy pierwszy raz w Don't Starve napotkaliśmy zimę na swojej drodze, nazwałem go właśnie na cześć tego, na cześć Miłosza, zimo dobra bielą otul nas. I to jest właśnie fragment tego wierszu. Wiersza chyba właściwie, co powinienem powiedzieć, ale nie jestem pewny. Bardzo ciekawa, ale ciekawa kompozycja. Jest ciężki do zrozumienia, bo mam miliony motywów, ale mimo wszystko warto przeczytać. Dobra, nam jest zimno, więc tak jakby biegniemy do obozu i najpierw rozpalimy ognisko, a potem się wrócimy po to mięso. Po to mięso, co zostało dla nas. Chociaż kurde, nie wiem, tu się nie złapało, tam się nie złapało, tu się złapało. Nie no, to jak się jeden złapał, to wiecie, no to... Kurde, ale ja nie mam teraz miejsca w ekwipunku, no i to jest problem. Zimo dobra bielą otul nas, bo każda nasza chwila przebudzenia czeka. Z dawnych smutków oczyść naszą twarz, bo mamy... Kurde, bele, ja se tu śpiewam, a mnie tu zimno się robi. Dobra, węgiel szybko w dłoń i ratujmy Walerego, bo zaczyna się nieprzyjemna sytuacja. Dobra, już. Już jest w porządku, już jest w porządku. Zamorduj tego królika. Mogę go ugotować! O Boże, to jest takie okropne. Jest takie niehumanitarne. Nie no, to najpierw go wolę zabić. Dobra. Mamy sporo mięsa. Zbierzmy te, co się wysuszyło. Trochę monsterkowego. Monsterkowego też mamy dużo. Ogólnie jest strasznie miło. Ale to już mówiłem. No i właśnie, ogólnie Czesław... Czesław Mozil też miał, jest jego piosenka Postój zimowy. Dam linka, jakby ktoś chciał sobie przesłuchać. I to właśnie jest ten wiersz Miłosza w wykonaniu Czesława. Bardzo fajna, fajna kompozycja. Serdecznie zapraszam i polecam, Bartosz S. Pyk, pyk i wszystko gra. Cium, ciurum, cium, super. No i zaczyna się operacja ratu i wszystko, co masz w lodówce. Znaczy, co masz. Robimy popcorn. Musimy to ugotować wszystko. Ja wiem, że nie możesz już więcej tego nosić, mój drogi Walery, ale to nie jest problem dla nas żaden. Ale popcornu, szykuje się dobry seans, dobra. Coś trzeba odłożyć. Coś trzeba, tu trzeba odłożyć te materiały, czekajcie. Teraz mi chodzi po głowie ta piosenka, no. Tu i tu i tu i teraz zbieramy ten popcorn. Dobra, popcorn jest, w porządku. No to spoko. Będziemy z niego korzystać. To trzeba ugotować. Tam już niestety nie zdążyłem i to już spleśniało, więc dodajmy, będziemy tym walić do pieca. Marchewki i to musimy szybko przygotować już. Ratuj marchew, ratuj grzyba. Dobrze, że jest jeszcze opcja takiego przedłużania... Nie wiem, jak to nazwać teraz, bo to się, wiecie, to jest daty spożycia? Tak to chyba trzeba będzie określić. Dobra, i palimy tym. Co prawda dużo nie daje, ale jednak, wiecie, lepiej tym palić niż drewnem, prawda? Oszczędności tak zwane. I te grzyby miałem podpalić. Wow!
Co to za dziwactwo mi tu przyszło? Zostaw mnie! Odejdź! Ej, jakiś taki podglądacz niemiły, taki jakiś zboczuch. Zboczuchom mówimy nie. Tak właściwie może się nawet nazywać ten. Nazywać się odcinek. Dobra. Klopsy. Mamy klopsy, jemy klopsy, tak? Jeden klopsik raz i zjemy sobie na przykład, nie wiem, co zjemy, tego mięska. Bo ono nam zawsze trochę odnowi zdrowie. No i jest w porządku ogólnie. Bardzo pozytywnie. To chciałem tutaj dać. To mięso dam tu. O kurczaczki. Gdzie jest ta świnia, która nam chce ukraść? Poszedł stąd! Poszedł won! Nie chcę cię znać. Trzeba uważać na takich skubańców. Naciągaczy. Nie dam się naciągnąć. Znowu idzie. No nie. On chce chyba naprawdę. Paszą won! Wredne gnoje. Dobra. Mówiłem coś o upiększaniu i miałem wyjaśnić, co mam na myśli. Pójdziesz ty stąd? Pójdzie czy nie? Pójdź! Dobra, poszedł. Teraz go chyba załatwiłem już ostatecznie. Co ja mówiłem? Mówiłem o tym upiększaniu obozowiska. Miałem na myśli, żeby tą farmę ogrodzić takim ładnym płotem. I tutaj dlatego mamy trochę drewna, więc spróbujmy może... Woodwall. O kurde, ale to trzeba tak dużo... Dobra, zrobimy. Zrobimy... Nie, najpierw to, moi kochani, my zrobimy domek dla Zysiaka. Bo Zysiu sobie zasłużył. Zysiu zawsze był przy nas. I dzięki... I właśnie za to zbudujemy dla niego mały domek. Mały domek dla Zysiaka. Peak house, tak zwany. I teraz, gdzie my mu mamy postawić ten domek? Jak myślicie? Tu nie, bo nam będzie wpieprzał. Ja wiem, jakie są Zyśki. Tam może, a tam też. Może tu, nie. Tu. Żeby tak patrzał na nas od góry. Tu, a obok będzie ptasz. No, chwila, jak myślicie? Tu jest ładne miejsce na taki domek. Zrobię. No i super, no i przyszedł i sobie... Ej, co ty zjadłeś? Co on zjadł? Zysiak, już się tu panosz... O nie, Zysiu. Jak mi to ściągnie... Ja się cały czas boję, że on mi ściągnie to na przykład. Zysiu, masz czapkę, żebym cię rozpoznawał? Trzymaj. No. No i Zysiak jest już ogarnięty. Zysiu, farmer będzie nam pilnował obozowiska. Tylko Zysiak, jak ty coś zjesz, jak ty coś wyciągniesz z obozowiska, to ja ci gwarantuję, że ci ten dom niszczę i wracasz do swoich. On tu jest na okres próbny, wy nie myślcie sobie, że Zyśki to są takie miłe. To wcale nie są miłe stworzenia. Je trzeba trenować, trzeba się z nimi dogadywać, ugadywać, także wiecie. Idziemy zbierać, moi kochani, jagódów trochę. Znaczy ostrężyn, przepraszam. I jeszcze zobaczymy, czy tam się wpadły jakieś króliki może do pułapek naszych prowizorycznych. Albo to jak będziemy wracać, bo po co to się spieszyć tak? Jest! Idziemy. Operacja, wracaj kilos do bazy szybko, twórz zbroję i ruszamy na polowanie. Jeszcze zostało mi 13 sekund, ale ja te polowanie załatwię w tym odcinku, bo jestem taki kochany i zrobię odcinek 30-minutowy. A co? Macie, za moje robię, za swoje robię, no jak za swoje robię. Także nie ma się co bać. Ciszej tam, lecimy. Operacja, polowanie, czas zacząć. Wianek na głowę i idziemy. Z życia jest tak trochę sobie, ale jak założymy zbroję, nie będzie źle. Dobra, tylko żebym ja znalazł ten ślad, żebym go tylko nie przegapił, Tu jest, dobra. Idziemy. To jest taki mały event, jak kilos poluje w zimę. Mam nadzieję, że nie zginiemy przez to. Dajcie jajka, dawaj jajka, daj mi jajko. Nie dają mi jajek. Gdzie to stworzenie poszło? Uwaga, króliki. Kilos poluje. Ewa gotuje, kilos poluje, prawda? Nie no, ale w sumie będę musiał potem się zastanowić, jak nazwać ten odcinek. Już parę pomysłów miałem, ale dom dla Zysia to chyba będzie okej. Operacja dom dla Zysia, tak może być nawet. Idziemy dalej w kierunku tego naszego dużego przyjaciela. Tu jest ślad. Bardzo fajny motyw z tym tropieniem śladów, powiem wam. Ostrężynka dla kiloska. W nagrodę, że tak sobie ładnie daje radę odpukać. Tutaj kolejny ślad. Ostrężynka dla kilosa. Tylko którędy on idzie? Tam, w górę idzie. Dobra, to dobrze, że sobie... Dobrze, że zdałem sobie z tego sprawę na czas. Mamy problem, bo się nasionka nam psują powoli, ale to... To jest problem natury trzeciej. Zaraz będzie niefajnie, ale nie bójcie się. Jestem kilos i ja to naprawię. Ciii.
Kurde, tu słyszę jakąś fretkę, ale... Nie ma tu kajś tego śladu? Zgubiliśmy trop. Nie fajnie. Chwila, czy te tropy się zaznaczają? Nie zaznaczają się. Mamy problem, gdzie jest trop? God damn it. No nie, mówcie mi, że zgubiłem trop. No halo, nie. Tu jest tak, animal track. Idziemy. I sprawdzamy, czy nie ma czegoś tu? Nie ma. Idziemy. Nie widzicie tu czegoś? Przypadkiem? Zgubiłem trop. No, nie. Pochodnia w rękę i lecimy. Nie poddam się. Nie poddam się. Samo coś tam tam. Ta na 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 na. Ta na na na. No, nie zgubiłem tropu i nie pozwolę sobie na to. Kurde! Jaki ja jestem okropny czasami. Tu gdzieś był ten ślad, no. Nie no, zgubiłem ślad. Jak mi wstyd, jeszcze zamarznę. No i dupa z polowania. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Co za okropny czas. Nie. Zrobimy inaczej. Ja odnajdę ten stary ślad. Gdzie on był? Teraz to już zgubiłem ślad. Dupa. Dupa. Dupa strupa, tak jak to mówią. Pochodnia wygasła. Zimno się ro... Kurcze bele, nie no. Build campfire i lecimy. No build campfire, you motherfucking. Zjemy co można. I kilo z 53, moi kochani, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No taki fail trochę na końcu, że zgubiłem trop, no ale tak to bywa. No nic, moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do kolejnych produkcji i do łapkowania i komentowania. Trzymajcie się, cześć i bajo.